Tu Hanka. Witajcie w świecie True Mysteries. Czy wokół nas jest rzeczywiście aż tyle prawdziwych tajemnic? Sprawdzimy to razem. Emily, że opowieść o niej jest chyba najczęściej przywoływana, gdy pada słowo doppelganger. Do jego definicji wrócimy trochę później. Najpierw poznajcie Emily, pochodzącą z Dijon, skromną 32-letnią francuską nauczycielkę, która teoretycznie niczym się nie wyróżniała. Ot, sumienna, kompetentna i oddana młodzieży, a jednak to właśnie ona w latach 1845-46 wzbudziła ogromne emocje w pewnej szkole dla dziewcząt. W pensjonacie von Neuwelke uczące się właśnie w klasie młode damy oderwały w pewnym momencie wzrok od swojej nauczycielki, ponieważ zobaczyły ją w tym samym momencie przez okno w ogrodzie. Nie miały pojęcia, co to jest bilokacja czy doppelganger, ale nawet gdyby cokolwiek o tym wiedziały, byłyby zapewne nie mniej przestraszone. Ten dziwaczny sobowtór na dworze zachowywał się dokładnie tak samo jak ich nauczycielka. To znaczy powtarzał jej ruchy, ale w ogrodzie wydawały się one bezcelowe. Nauczycielka w klasie posługiwała się wskaźnikiem, kierując go na szczegóły, na które chciała zwrócić uwagę uczennic. Emily w ogrodzie również na coś jakby wskazywała, ale jej ręka była pusta. Nie było tam wskaźnika, więc gest nie miał żadnego sensu. Młode kobietki nic z tego nie rozumiały, ale mogły mieć pewność, że nie mają zwidów i nie śnią, ponieważ obserwacji dokonały, jak się potem okazało, różne grupy dzieci i młodzieży liczące od 13 do 42 osób. Nie była to ostatnia obserwacja sobowtóra nauczycielki, który dał się jeszcze zauważyć, gdy dokładnie naśladował na przykład jedzenie posiłku przez nauczycielkę. Z tym, że ta druga Emily nie miała ani talerza, ani jedzenia, ani sztućców. Po prostu powtarzała gesty swojego pierwowzoru. Niekiedy jednak obserwowano, że potrafi chodzić swoimi drogami, podczas gdy nauczycielka akurat stoi. A niekiedy to sobowtór stał nieruchomo, podczas gdy nauczycielka szła w swoją stronę. Oczywiście nie brakowało ciekawskich dziewcząt, które nic sobie nie robiły z niepokojącej aury widma i zdecydowały się je dotknąć. Sobowtór jednak starał się na to nie pozwalać, ale jedna z młodych dam podbiegła do niego. Okazało się, że przeniknęła przez niby ciało bez żadnego problemu. Kiedy wieść o niezwykłej nauczycielce rozeszła się po okolicy, bliżej zbadano jej biografię. Okazało się, że pomimo iż w pensjonacie jej praca i postawa wobec uczniów nie budziła żadnych zastrzeżeń, to kobieta objęła już 19. posadę w swoim życiu. Jak obliczono, zmieniała zatem szkoły nawet częściej niż raz w roku. W związku z tym, że tak często musiała się przemieszczać, nauczała przedmiotów, których nauczycieli brakowało na danym terenie. Była więc specjalistką na przykład od haftu, ale i nauczania ogólnego. Nie trudno zgadnąć, co leżało u podstaw jej tułaczki. Najprawdopodobniej nie w każdej szkole przechodzono do porządku dziennego nad tym, że nauczycielka posiada swojego dziwacznego sobowtóra. A skąd w ogóle znamy tę historię? Jedną z uczennic pensjonatu była 13-letnia wówczas arystokratka Julia von Gülderstrube, która opowiedziała wszystko swojemu przyjacielowi, pisarzowi Robertowi Dale'owi Owenowi. Ten urodzony 7 listopada 1801 roku w Glasgow w Szkocji pisarz utrwalił opowieść na kartach swojej książki z 1860 roku. Nosiła ona tytuł Footfalls on the Boundary of Another World. Historia ta była wielokrotnie powielana w różnego typu publikacjach od końca XIX wieku do początku XX. Później powróciła z hukiem, gdy coraz częściej omawiano zjawisko doppelgangera. A cóż znaczy to tajemnicze słowo? Pochodzi ono z języka niemieckiego i jak się zapewne domyślacie, oznacza po prostu sobowtóra lub też drugie ja. Jednak w nieco innym znaczeniu zaczęto go używać w kulturze ludowej, a potem także w świecie zjawisk paranormalnych.
Najpierw uważano, że jest to brat bliźniak żyjącej osoby, któremu nie udało się jednak przetrwać na tym świecie. Jest związany niewidzialną nicią ze swoim bratem lub siostrą na tym świecie, dlatego w jakiś sposób mu towarzyszy. Dorasta razem z rodzeństwem i stara się je naśladować. Robi wszystko, co jego żyjący najbliżsi. Bywa jednak także zły. Czasem pojawiały się także przypadki ludzi, którzy tylko niekiedy, bardzo rzadko, byli w stanie dostrzec swoje własne sobowtóry kątem oka. Wydawało się, jakby gdzieś obok nich postawione było lustro, w które mimochodem zerknęli, ale oczywiście żadnej tafli w ich pobliżu nie było. Szybko zorientowano się, że takie zdarzenia, czyli konfrontacja z sobą samym, znaczy tylko jedno – nadciągające nieszczęście lub nawet koniec żywota. Była także inna odmiana tego zjawiska, polegająca na tym, że osoby trzecie widziały danego człowieka w miejscu, w którym z pewnością fizycznie nie przebywał, ponieważ poświadczono, że w tym czasie całkiem gdzie indziej robił coś zupełnie innego. To z kolei była zła wróżba dla osoby, której sobowtóra ujrzano. Jakikolwiek sobowtór by to nie był, jedno było pewne – nie należało nawiązywać z nim żadnego kontaktu. Wszelka komunikacja była bardzo niebezpieczna. Można ją było natychmiast przypłacić życiem lub zdrowiem psychicznym. Myślę, że wielu z Was mogło słyszeć historię Abrahama Lincolna, która to dotyczy dnia, w którym odbyły się wybory prezydenckie. Tego wieczoru przyszła wspaniała wiadomość – telegram o zwycięstwie. Pod wpływem ogromnych emocji Lincoln położył się na sofie, aby złapać nieco tchu. Zerknął wówczas w lustro na przeciwległej ścianie i ku swojemu zdumieniu zobaczył tam nie tylko swoje własne odbicie, ale także sobowtóra stojącego obok oryginalnej postaci. Zerwał się z łóżka, by się przyjrzeć zjawisku, ale złudzenie zniknęło. Łatwo było przypisać halucynację zmęczeniu i długotrwałemu napięciu, więc mężczyzna szybko się uspokoił i powtórnie położył na łóżku. Niestety jednak po raz kolejny zobaczył w lustrze dwie twarze, z których jedna była wyraźna i stanowiła tradycyjne odbicie, ale druga była bardzo mglista i blada. Później oczywiście skoncentrował się na wygranych wyborach i przestał myśleć o dziwnych wydarzeniach, ale kilka dni później został zmuszony do konfrontacji z tym niepokojącym problemem, bo dwie twarze ukazały się w lustrze po raz kolejny. O czym teraz zdecydował się powiedzieć swojej żonie. Ta od razu uznała, że pierwsze odbicie było prawdziwe, ale to drugie było znakiem jego wyboru na drugą kadencję. Kobieta jednak była przerażona faktem, że twarz była blada i niewyraźna niczym u ducha. Sądziła, że jest to zapowiedź faktu, iż mąż pożegna się z życiem podczas tej właśnie kadencji. Tak też się stało. Dziś na wiele sposobów tłumaczy się to wydarzenie, udokumentowane wówczas dość dobrze, między innymi spisane przez prywatnego lekarza Lincolna. Oczywiście pierwszym wyjaśnieniem może być przemęczenie, drugim fakt, że stare lustra mogą czasem odbijać wizerunek podwójnie. Ale jest też możliwe, iż winne wszystkiemu było schorzenie Lincolna, a mianowicie zez w lewym oku. I to właśnie może być powodem pionowo przesuniętego obrazu. Wielu jednak do dziś wierzy, że mężczyzna został ostrzeżony o zamachu na jego życie. Niemniej popularną opowieść zaserwował nam Johann Wolfgang Goethe, który w swojej autobiografii opisał konną wyprawę do Drusenheim. Zanotował, że w pewnej chwili ujrzał siebie samego, jadącego konno tą samą drogą, ale z przeciwnej strony. Na początku był bardzo zaskoczony, szczególnie faktem, że ubrany był w szatę, jakiej w swojej garderobie nie posiadał. Będąc pod wrażeniem obrazu, doskonale ją zapamiętał. Była szaro-niebieska ze złotymi akcentami. Mężczyzna był w zupełnym szoku, ale w końcu się otrząsnął, a postać zniknęła. Nie był to jednak koniec tej historii, bo jej epilog nastąpił 8 lat później, kiedy to poeta uświadomił sobie, że jedzie drogą, którą pokonywał w pamiętnej wizji i ku swojemu ogromnemu zaskoczeniu, przyglądając się sobie, ze zdumieniem stwierdził, że ma przecież na sobie ubranie, które wówczas widział na samym sobie sprzeciwka.
Jednak co dziwne, ten sobowtór wcale go nie przeraził. Wręcz przeciwnie. Za pierwszym razem przyniósł mu pewną ulgę i niejakie pokrzepienie, a potem każdy powrót pamięcią do myśli o sobowtórze przynosił mu spokój ducha. Wrzesień 2006 roku przyniósł odpowiedź na pytanie, jak można ujrzeć siebie samego. Okazało się, że może to być zjawisko, którego tajemnica kryje się w naszym mózgu. Naukowcy ogłosili wówczas, że w szpitalu uniwersyteckim w Genewie udało się uzyskać drogą elektromagnetycznej stymulacji mózgu poczucie drugiego ja obok. Doznała tego pacjentka, która ogólnie była osobą zdrową psychicznie, a leczono ją na padaczkę. W trakcie elektrostymulacji mózgu oświadczyła, że tuż obok jest ona sama, tylko że młodsza, cicha, taka jakby bez płci, ale o bardzo podobnej posturze ciała. Odczucie było takie, że sobowtór znajduje się jakby dokładnie za nią i prawie ją dotyka. Było to o tyle dziwne, że pacjentka leżała w łóżku, więc to drugie ja musiałoby być jakby niejako w tym samym łóżku. Kolejna elektrostymulacja o większym natężeniu przyniosła zupełnie nowe efekty. Tym razem pacjentka natychmiast się podniosła, ponieważ miała wrażenie, iż jakiś mężczyzna ją obejmuje, ale tym razem było to bardzo niemiłe. Kobieta natychmiast zażądała zakończenia badania. Tak też uczyniono, ale kiedy po raz kolejny zastosowano elektrostymulację, kobieta wyczuła, że jakaś osoba siedzi z jej prawej strony, jakby lekko z tyłu. Ponieważ w tym czasie poproszono kobietę, by wypełniała test językowy, mogła opisać, co w tym czasie robił jej sobowtór. A ten był wyjątkowo psotny, gdyż najwyraźniej uniemożliwiał jej uczestnictwo w badaniu. Osoba ta próbowała przejąć planszę i robiła co tylko się da, by utrudnić kobiecie czytanie. W tym momencie pacjentka zdenerwowana po raz kolejny zażądała zakończenia elektrostymulacji. Naukowcy jednak zdążyli zrozumieć, że elektrostymulacja lewego styku płatu skroniowo-ciemieniowego może dawać wrażenie istnienia sobowtóra, który znajduje się zresztą tuż obok. Chociaż tutaj słowo sobowtór jest pewnym niedopowiedzeniem, gdyż w zasadzie złudzenie może przyjmować różne formy. Może to być odczucie własnej kopii, która znajduje się niedaleko, ale również obecności całkiem obcej osoby. Wyniki tego eksperymentu opublikowano w bardzo prestiżowym piśmie naukowym Nature. No dobrze, może powiecie. O ile zrozumiałe jest w takim razie zaobserwowanie w wyniku jakiejś choroby, na przykład padaczki, siebie lub kogoś innego w swoim pobliżu, oczywiście w sytuacji, gdy nikogo tam nie ma, o tyle nie da się tak prosto wytłumaczyć nieprawidłowym działaniem mózgu faktu, że kilka klas widziało sobowtóra nauczycielki. Tu jednak wyjaśnienie może być zupełnie inne. Tak naprawdę, jak się okazuje, pisarz, który utrwalił na kartach swojej książki opowieść koleżanki, był właściwie jedynym pisemnym źródłem tej historii. Wszystkie inne publikacje potem opierały się na jego relacji, którą z kolei wcale nie jest tak łatwo potwierdzić. Poszukiwania Emily Sage prowadzą nas do niejakiej Octavie Sage, która owszem, urodziła się w Dijon, ale tak naprawdę, choć zgadza się rok i nazwisko rodowe, to już nie imię. Rzecz jasna, mogło ono łatwo zostać po prostu pomylone i wtedy można by uznać, iż udało się znaleźć bohaterkę opowieści, ale z kolei pewne trudności nastręcza zidentyfikowanie samej szkoły. Pisarz zapewniał w swojej opowieści, że pensjonat nadal istnieje, pomimo że słynna nauczycielka dawno go opuściła, a dowody całej historii można uzyskać, zwracając się do dyrektorów placówki. Mimo wszystko jednak on sam tego nie uczynił, pozostawiając to w gestii czytelników. Ci jednak nie bardzo wiedzą, jaką miejscowość autor miał dokładnie na myśli, a to dlatego, że wówczas miejscowości nazywały się zupełnie inaczej niż potem. Z czasem zmieniały nazwy, często wielokrotnie, a nawet jeżeli nie, to i tak na różne sposoby tłumaczono je w poszczególnych językach. Uczennica, która potem opowiedziała koledze, pisarzowi, o francuskiej nauczycielce, pochodziła z Łotwy, ale mówiła też po niemiecku. Pisarz był ze Szkocji.
Nie do końca więc wiadomo, co miał na myśli, mówiąc o szkole Neuwelke w Wolmar. Można przyjąć, że chodzi o miejscowość Valmeria na Łotwie, która, jak zbadał autor The Dark Histories Podcast, na który się tu powołuje, leży 132 mile na północny wschód od Rygi. Z kolei jednak samo Neuwelke można przetłumaczyć jako Melbarci, które to jednak z kolei leży 1,5 mili od Wolmar, ale tam nie było w tamtym czasie żadnej szkoły. Można też powziąć wiele różnych innych tropów, ale żaden z nich nie jest pewną drogą do zdobycia wiarygodnych informacji. Można zamiast tego skupić się na wyjaśnieniach samego fenomenu, który być może został opisany prawidłowo, a przynajmniej w tym sensie, że tak zapamiętali go świadkowie. Jednak mógł to być jakiś rodzaj zbiorowej histerii, halucynacji lub silnej zbiorowej sugestii. W pierwszym przypadku na przykład zestresowane uczennice pozostające w ciągłym napięciu byłyby bardzo podatne na manipulacje psychiczne. Mogłyby w takim stanie zacząć traktować jako prawdziwy obraz wytworzony w ich wyobraźni pod wpływem jakiegoś bodźca. W drugim przypadku widziałyby rzeczywistą osobę, nie miałyby żadnych halucynacji, ale zostałoby im zasugerowane, że jest to nauczycielka, która w tej chwili znajduje się przecież w klasie. Obdarzona charyzmą osoba mogłaby wmówić wrażliwym nastolatkom, że na przykład podobna do nauczycielki ogrodniczka czy ktoś ze służby jest sobowtórem ich wychowawczyni, a reszta efektów specjalnych byłaby już tylko legendą. Zresztą łatwo można sobie wyobrazić, że taka przebojowa dziewczynka, widząc w ogrodzie pracującą kobietę o posturze panny Sarze, wyszeptała do swoich koleżanek, iż postawa tej kobiety w ogrodzie jest identyczna do tej, jaką przybrała akurat ich pani przy tablicy. W rzeczywistości jednak osoba znajdująca się daleko i na przykład w krzakach mogła przybierać pozę tylko nieco podobną, ale to wystarczyłoby młodym osóbkom, by mogły ujrzeć to, co im zasugerowano. Potem dorobienie do tej historii biografii nauczycielki to już pestka. Czy jednak zbiorowe dziwaczne zachowania, halucynacje całego tłumu są w ogóle możliwe? Choć to niewiarygodne, to jak najbardziej. I postaram się Wam o tym opowiedzieć w kolejnych odcinkach. Wspominałam jeszcze o bilokacji, która różni się nieco od zjawiska doppelgangera, bo nad tą mocą można całkowicie panować. Jeśli znacie opowieści o mistykach i świętych, zjawisko bilokacji jest Wam zapewne bardzo znane, bo to, powiedzmy, flagowa umiejętność natchnionych. Szczególnie znany był z niej ojciec Pio, który się absolutnie nie ograniczał i korzystał z niej za każdym razem, gdy tylko mógł nieść pomoc. Tutaj mamy sytuację zupełnie inną. Wyruszał, jak wyjaśniał, na misje zlecone mu przez samego Zbawiciela. Bywał u konkretnych osób z duchowym wsparciem. Pomagał, doradzał, odwodził od złych decyzji, a wszystko to we śnie. Spał zwykle 7 godzin i wtedy nigdy nie marnował czasu. Ojciec Placid w 1957 roku leżał w szpitalu w stanie krytycznym. Wszystko działo się w San Severo. Nie cierpiał jednak w samotności, bo jak się zorientował w nocy, stał przy nim ojciec Pio, który przybył z wieścią, że chory wyzdrowieje. Później, jak czytamy na adonai.pl, ojciec Pio podszedł do okna, odcisnął dłoń na szybie i zniknął. Rano ojciec Placid czuł się o wiele lepiej. Od razu spojrzał w okno i zobaczył na szybie odciśniętą dłoń. Już wiedział, że nie był to sen ani też omamy. Historia ruszyła w miasto i rzesze wiernych zaczęły paraliżować szpital. Dyrekcja placówki zdecydowała się zmyć ślad, by mogła wrócić do pracy. Jednak, chociaż użyto wszystkich dostępnych środków czyszczących, ślad na szybie pozostał. Ojciec Placido po wyjściu ze szpitala spotkał się z ojcem Pio i zapytał, czy rzeczywiście był ojciec u mnie w szpitalu i zostawił ten ślad ręki na szybie? Patrząc mu prosto w oczy, ojciec Pio odpowiedział, i ty w to wątpisz? Byłem tam, ale nikomu o tym nie mów. W Czechosłowacji władze komunistyczne zlikwidowały zakony i więziły osoby duchowne.
Siostry musiały niejako zejść do podziemia, zdjąć habity, ciężko pracować w dzień w cywilnych ubraniach. Pomimo trudności wspólnie się jednak modliły, ale tylko w nocy. To od nich przyszedł potem list pełen podziękowań za to, że ojciec Pio przyjechał właśnie do nich, aby odprawić mszę świętą. Ubolewały tylko, że nie spożył posiłku. Martwiły się też, czy nie miał przygód na granicy. W rzeczywistości jednak była to podróż we śnie, a ojciec Pio fizycznie nie był w Czechosłowacji. Bardzo znana jest też opowieść o świętym Alfonsie Liguori, który chciał towarzyszyć papieżowi Klemensowi XIV w jego ostatnich chwilach. Nie byłoby w tym może nic dziwnego, gdyby nie to, że wówczas widzieli go w swoim własnym fotelu, w którym tkwił nieruchomo przez cały ten czas. Oczywiście w miejscu, gdzie zazwyczaj mieszkał. Tych opowieści jest naprawdę bardzo, bardzo dużo i można by tak pewnie bez końca, ale sądzę, że zorientowaliście się już, jaki jest charakter bilokacji. Kochani, koniecznie dajcie znać, czy nie spotkaliście czasem kiedyś siebie samych. A wiem, że to się zdarza i nawet wiem, kto z moich słuchaczy podniósłby w tym momencie rękę do góry. Tak, mam tę opowieść i znajdzie się w następnych waszych prawdziwych, niesamowitych opowieściach. Serio. Tymczasem czekam już na wasze historie i do usłyszenia.